Centrum Kultury Muza w Lubinie poleca spektakl Teatru Kores z Katowic pod tytułem Holonek w ramach piątej jesieni teatralnej. To spektakl, który w naturalny i oryginalny sposób pokazuje historię Śląska oraz ludzi tam żyjących. To ciekawa adaptacja sztuki autorstwa Janosza, momentami niezwykle zabawna. Szczegóły na www.ckmuza.eu. Zapraszamy w poniedziałek, 14 października o godzinie 19. Zapraszamy na baseny. Centrum 7. Rezerwacja telefoniczna 746 56 10. I u stronie 4. Rezerwacja telefoniczna 76 846 08 27. Bilety już od 6 zł za godzinę. Żyj zdrowo, korzystaj z sauny. Tylko 50 groszy za minutę. Dostępne godziny wejść oraz inne informacje na www.rcslubin.pl. Odwiedź nas na Facebooku. Polityczna zemsta czy akt wandalizmu? W Chocianowie grasuje podpalacz, podpala jednak wyłącznie kontenery na śmieci należące do Związku Gmin Zagłębia Miedziowego. W ciągu ostatniego tygodnia spłonęło tam 12 pojemników na odpady. To jednak nie pierwszy tego typu incydent. We wrześniu podpalono 15 kontenerów. ZGZM oszacował straty na 30 tysięcy złotych. Mieszkańcy Chocianowa są oburzeni, samorządowcy traktują sprawę w kategoriach politycznej zemsty. Wyznaczyli nawet nagrodę dla osoby, która pomoże w ujęciu sprawcy. Do podpaleń doszło w trzech miejscach w Chocianowie. Przy ulicy Wesołej podpalono pojemniki na odpady zmieszane, które były umieszczone w murowanych boksach. Podobny incydent miał miejsce przy ulicy Fabrycznej. Tam podpalaczowi udało się zniszczyć jeden kontener, również na odpady zmieszane. Najwięcej pojemników, w tym dzwonów do selektywnej zbiórki odpadów, spłonęło w pobliżu Placu Wolności. Tu kontenery były ustawione w wąskiej alejce i gdyby pożaru w porę nie ugaszono, mogłoby dojść do tragedii. Widzi pani, co by było. Komórki, wszystko by się spaliło. W Chocianowie nie był to pierwszy tego typu incydent. Pierwszą informację otrzymaliśmy na początku września. Wówczas uszkodzeniu uległo 15 pojemników do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na trzech ulicach na terenie Chocianowa. Powstałe straty oszacowano na kwotę ponad 19 tysięcy złotych. W ciągu ostatniego tygodnia spłonęło kolejnych 12 kontenerów. Zdaniem niektórych piroman mógł mieć powód, by tak się zachować. To jest jakaś próba wandalizmu albo niezadowolenia społecznego z tego, że musimy płacić takie, a nie inne ceny za śmieci. Większość mieszkańców Chocianowa jest jednak oburzona i uznaje to za chuligański wybryk. Ja myślę, że starsi chyba takie głupoty się nie czepiają. To wandali robią, to porządny człowiek nie robi, tylko takie co w nieporządku głowy. Nie podoba mi się takie coś. No nie powinno tak być. Skandal. No nie wiem, co to może być. Nudzą się młodzi, nie mają co robić i się wyżywają po prostu. To niepoważne, pewnie to jakieś wybryki chuligańskie i tyle. Samorządowcy ze Związku Gmin Zagłębia Miedziowego są innego zdania. To nie jest zbieg okoliczności, to jest po prostu celowe. Według mojej wiedzy i opinii, nie tylko mojej, ale wielu mieszkańców, są to celowe podpalenia. Nie ma naprawdę żartów. To jest dla mnie wybryk nie chuligański, tylko to jest normalny kryminał. To jest wystąpienie przeciwko mieniu, przeciwko naszej wspólnej własności. To jest jedna lub kilka osób, które nie są przeciwko może pszczołkom, chcą wyrazić swój sprzeciw wobec, nie wiem wobec czego, bo mszczenie się na pszczołkach i tak dalej, uważam to, ja jasno i wyraźnie mówię, jest to też są polityczne działania. ZGZM złożył doniesienie w tej sprawie na policję. Prosi też mieszkańców o pomoc przy znalezieniu piromana. Po raz pierwszy zarząd apeluje do mieszkańców o współpracę z policją. My deklarujemy jako zarząd współpracę z policją i nawet protokół z zarządu sprzed godziny przekażemy policji, gdyż nawet oferujemy nagrodę. Oczywiście to musimy uzgodnić z policją dla mieszkańców, którzy wskażą nam sprawcę. Nie możemy się zgodzić, że majątek nasz wspólny, 8 gmin, jest niszczony w jednym mieście, w Chocianowie. W sumie zniszczono 27 kontenerów, tak na odpady zmieszane, jak i na śmieci posegregowane. Związek Gmin szacuje straty na około 30 tysięcy złotych.